Witajcie w Gramie Informacji, czyli naszym podsumowaniu pięciu najciekawszych wieści z ostatnich dni. W dzisiejszym wydaniu powiemy o powrocie kaczora Donalda, nowych wściekłych ptakach oraz bardzo kosztownym Alien Colonial Marines. Zaczynamy! Kaczor Donald wraca w nowej produkcji. Będzie to Dark Force Rises, które jest już dostępne w pewnym sensie. Gra w ramach tak zwanego soft launchu będzie mogła zostać pobrana z App Store przez mieszkańców Nowej Zelandii i Australii. Jest to produkcja free-to-play wsparta mikrotransakcjami. Cóż, Polacy póki co mogą wyrazić miłość do kaczora tylko w polityce. A skoro już mowa o ptakach, to czas na te wściekłe. Rovio zaskoczyło chyba wszystkich, zapowiadając Angry Birds 2. Nie, żeby w ostatnim czasie powstawało mało gier z Angry Birds w tytule, ale dwójka w nazwie to spore zobowiązanie. Informacje na temat rozgrywki są w tej chwili szczątkowe, ale premiera planowana jest już na 30 lipca. Mamy nadzieję, że do tego czasu wykluje się chociaż porcja detali. I came here to purge the unclean. Jeżeli chodzi o markę Warhammer, jej licencjodawcą w ostatnim czasie najlepiej wychodzi zapowiadanie nowych gier. Kolejną produkcją, która powstaje w tym świecie, będzie Warhammer 40 000 Inquisitor Martyr. Za produkcję odpowiada studio Neocore Games, znane m.in. z The Incredible Adventures of Van Helsing. Martyr będzie grą action RPG dostępną na PC, PS4 i Xbox One. Premiera planowana jest na bliżej nieokreślony przyszły rok. W ramach równouprawnienia dla parzystokopytnych warto wspomnieć, że symulator kozy trafi także na PS3 i PS4. Gra była już dostępna praktycznie wszędzie, więc obecność na sprzęcie Sony traktujemy jak standardową procedurę. Studio Double Eleven planuje jednak koopa, dwóch graczy na PS3 i czterech na PS4 oraz specjalny tryb Goat VR. Oczywiście znając samą grę, trochę ciężko jest nam uwierzyć w rzeczywistość rozszerzoną, bez dodatkowej gogli. Ale to w końcu symulator kozy. Na dobry koniec tego wydania kącik dla prawdziwych Polaków. Jako naród uwielbiamy, gdy ktoś ma gorzej od nas, dlatego z pewnością takiej osoby zadowoli informacja, że szef studia Gearbox zainwestował w Alien Colonial Marines własne pieniądze i stracił wszystko. Randy Pitchford wyłożył na grę 10 milionów dolarów, tymczasem ta nie sprzedała się nawet w połowie liczby, która zwracałaby koszta produkcji. Cóż, tak kończą się losy produkcji, których marketing to lepsze science fiction niż właściwa fabuła. I to wszystko w tym wydaniu Grama Informacji. Zapraszamy Was także do obejrzenia najnowszego Gram po godzinach, w którym zajmujemy się losem pecetowych portów, jak również do wysłuchania najnowszego wydania programu. My zaś czekamy na powrót Donalda i liczymy, że Randy Pitchford postawi teraz na serię Borderlands. Do usłyszenia w kolejnym wydaniu.